szlak mnie kurwa trafi. Dzień dobry moi drodzy. Wiem, że miało mnie nie być około 3 tygodni, także nie regulować odborników, tak to naprawdę ja. Udało się jeszcze raz wyskoczyć. Jakieś 4 godzinki kopania przede mną, a potem już naprawdę może jeszcze jakiś magnes, zobaczymy. Może jakiś magnes neodymowy, ale to najbliższe 4-5 dni pokażę, a potem już naprawdę 3 tygodnie mnie nie ma, muszę wyjechać. Nie uciekać z kanału, uczekać. Dobra, ja się ubieram, ubrany jestem, ubieram osprzęt. I ruszamy, bo naprawdę szkoda czasu. A dzionek zacny. Jest słoneczko, jak prawie nigdy. Fajnie. Tylko się cieszyć, odpalać dziada i ruszać w teren. No, oby coś kopnąć. Zobaczymy. Lecimy. Były 2 puszkinsy, jakaś blaszka i teraz sygnał w bryłce, ale taki malutki będzie mały guzik albo jakiś świek. Ale taki zacniejszy pierwszy. To fajnie otworzyć razem. Dobra, jedziemy z dziadem. Odwracam kamerę i już go namierzamy. Patrzaj, Tasie, kochani widzowie. Aha, tu jest, patrzcie się. I będzie guziczek, jakiś mały ćwiek. Ale guziczek jest. Ej, to będzie piękny guzik. To będzie śliczny guziczek, zobaczcie, złożenia na boku. Ale to nie będę was zamęczał guzikiem z piachem, ja go przecieram i zaraz wracam, kochani. Patrzcie się moi drodzy, mamy tutaj jakieś piękne zdobienia, mówię, złocone delikatnie na bokach i obiecuję, że następnym albo tak, to już zostawiam waszemu gustowi, ale obiecuję, że zaopatrzę się w szczoteczkę, by lepiej czyścić i żebyście wy lepiej widzieli te znajdki, bo no faktycznie, jak się już pokazuje, ja to widzę, sobie mogę przetrzeć, zobaczyć, a wy się, kurczę, męczycie, wy wytężacie ten wzrok, a przecież nie o to chodzi, żeby się na filmie męczyć, tak? Tylko żeby sobie jakoś tam małą lub większą przyjemnością oglądać. Dobra, do następnego doła. No, tym razem nic wielkiego, aczkolwiek sygnał był piękny. Taka kamerka wyskakuje. Czy to od jakiegoś ludzkiego ubrania, czy jakaś koninka, czy od smyczy psa, no nie wiadomo, ale w każdym bądź razie jest sygnał nie do pominięcia. Wspomnę o tym, że jak ze szwagrem, z Tomaszem chodziliśmy na jakimś terenie, a był mały, taki jak ten, bo nie jest zbyt gigantyczny. Ciężko poprawić po Tomaszu i po mnie. Bezsygnałowo, jakieś 3 blaszki, 4 blaszki, były tam jakieś myśli w głowie, że coś dzisiaj wytargamy. Ale zostaje taka opcja i taką drabinkę sobie zrobiłem. Jedną monetę, tylko jedną monetę dzisiaj, nie? Coś się tutaj mi dzieje z dziadem. Ale nic na razie nie będę mówił. Coś jest kurde nie tak. Dobra. Tutaj sobie robię taką bazę. Zaraz wam pokazuję. Tutaj sobie robię bazę tak na środku i to całe obejdę cewka przy cewce wzdłuż, wszerz, od góry do dołu. Musi coś tutaj być. Nie ma opcji, że czegoś nie zostawiliśmy, bo to jest po prostu realnie niemożliwe. Widzicie u ludzi, którzy kopią, u twórców filmowych, u tych, którzy nie mają kanałów, a też rzucają jakieś tam swoje znajdki na grupę, czy na Czarne Kciuki, czy na inne grupy, że no to jest niemożliwe, nie ma terenu nieprzechodzonego, także nie ma terenu przechodzonego, przepraszam, także ciśniemy dalej, co bądźmy dobrej myśli. Dobra, moi drodzy, można wracać do domu. Jest tutaj. Ja zdjąłem rękawiczki, żeby kurde mucha do ucha wleciała, żeby przetrzeć. Już wam mówię, co to jest. Sekundeczkę, dajcie mi jeszcze. Tu się gówno przylepiło, ale odpada fajnie. Moi kochani, będzie Wiktoria. I to jest druga Wiktoria. O, ze stateczkiem, druga Wiktoria z tego landu. Ostatnio jak byłem z Tomaszem, też była Wiktoria. Stateczek.
chyba to jest half pen. Tak, bodajże half pen. Pierwszy młoniak, ja pierdziele, nie? Szlak mnie kurwa trafi. Jak Boga kocha, moi drodzy. To jest kurwa za dużo, nie? Czekajcie, ja sobie zapalę. Zaraz się włączam, nie? 30 minut tu siedzę, po tej molecie, przy tym pieprzonym dołku, nie? Nie włączałbym się, ale włączyłem się, bo normalnie mam taką frustrację, że... Kurwa. Czekajcie, ja sobie palę ćmika. Jeszcze motyl mi tu przyleciał, teraz mi potrzebny. Zaraz się włączam, nie? Masakra, kurwa, jakaś. Pewnie słyszycie, jak palę tego peta, ale sprawdzałem jeszcze raz. Kuźwa odpalił. O Boże, pół godziny, nie? Pół godziny się... Jeszcze sobie koszulkę przypalę. Patrzcie, się pali. Uwierzcie mi, zero połączenia przez 30 minut, co ja się nakombinowałem. A co jest najśmieszniejsze? Miałem dwie kreski, a są, jest z powrotem 5 kresek. Ja już nie wiem, o co kamam, nie? Nie teraz, ale nie teraz. Boże, za dużo tego było. Już wam mówię, odwracam kamerkę. Ach! Kurwa, jak pali. Pali jeszcze dziadu jeden. Powiem wam, że jak coś się psuje, no to jest normalne. No rzeczy się psują. Są, służą jakiś czas. Wszystko ma się psuć. Człowiek też się psuje czasami, ale kuźwa nie teraz. Opowiem wam szybciutko i idziemy kopać, bo tu nie chodzi o moją gadkę, tylko o to, żeby coś wykopać dla was. Jakiś okres temu, niedawno temu, przepraszam, zamawiałem wędkę, przyszła wędka, zamawiałem online, przyszła. Z jednej wędki zrobiły się dwie. Złamana. Po wędce sprzątam auto. Mówię, ładnie powycieram szybę, wyczyszczę ją, zdejmuję kamerę, kładę z boków drzwi. Potem sprzątam śmieci, leżą jakieś papiery, chusteczki od tego sprzątania. Łapię kamerę, wrzucam do kosza czwartek wieczorem. Piątek kamera jedzie z kartą pamięci. Kamera samochodowa jedzie na wysypisko. To jest jeszcze nic. 4 dni temu GoPro Max. Dziękuję bardzo. Po kamerce. I teraz jakby, ale to już jest pierwsza oznaka, że coś się z nim dzieje i on się spierdzieli, ale żeby jeszcze podtrzymał. Chyba to jest znak, żeby naprawdę polecieć gdzieś na ryby i odpuścić sobie na razie kopanie, nie? Ale jestem zły, nie? Na to z tej kamerki to się śmiałem, bo sam ją wyrzuciłem, ale teraz to już nie są żarty, nie? Ale mówię, jak już była pierwsza oznaka taka, że się nie chciał włączyć przez 25-30 minut, potem włączam i z dwóch czy trzech kresek robi się znowu 5. Ach, trzymajcie kciuki, kurde, żeby było dobrze, nie? Nie teraz, nie wszystko naraz. Jak się tam pieprzy coś po kolei, to okej, okay, jakoś to ogarniemy, ale nie wszystko naraz, nie? Kamerki prawdopodobnie już nie uratujemy, także filmu z ryb nie będzie. Byłem teraz na rybach, niestety nie nagrywałem telefonem, to nie jest to samo. Dobra, palę tego ćmika. Myślę, zgasł jak na złość. I lecimy coś kopnąć. Działaj, kruzerku, działaj. Ale kurde, aż powiem wam, aż chodzę cały w środku. Nie może tego po mnie nie widać. Ale jest tragedia. Sorry za tego papierosa, ale... Po co tu replaye robić i nagrywać? Nie wiadomo co, jakieś bajki i cudawianki. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Dobra, szukamy. 81. Dużo blaszek jakichś aluminiowych się trafia. Jest. Jest moniak. Nie, to nie jest moniak. Co to jest? Dzwonek? Co? Co to za dziwactwo? Co to jest? No srebro to nie będzie, bo lekkie, czekajcie, przecieram. Jak dziwne, nie? No moi drodzy, po dłuższej rozkmince stwierdziłem, że znalazłem półtora jabłka. Jakaś nabijka. Co to jest, jakieś jabłuszko? I pół jabłuszka, półtora jabłuszka, ale jakieś amelinium. Nie wiem, może jakaś dziecięca ozdoba? Ta, szajs metal. Ale jaki sygnał dawało, nie tak wystawało kantem. Mówię, będzie srebro. Nie srebro, ale jakaś taka inna, fajna, specyficzna znajdeczka. Półtora jabłka. I bajka. Tutaj może nie jakiś rewelacyjny. Taka 41. Ale kopniemy. Mało sygnałów tu. Dobra, niech stoi tak jak stoi. To czemu nie? Działaj, kruzerku. Czekajcie. Będzie pewnie złomik, bo skacze.
okropnie, od 30 do iluś tam, czy 10 iluś, ale już jak zaczęliśmy, to skończymy, no nie? Czemu nie? Kurde, fajna czarna ziemia, fajnie nawilżona. Nie uciekać! Czekaj ta. Dobra, zaraz jest. Jedna sekundeczka. Co się dzieje, ludzie? Teraz będziecie na mnie krzyczeć pewnie. Wykopane. Wykopane. I dupa Jasia. Taki mały guziczek. Jaki minimek, nie? No dobra, ale oznaka, że działa ten wykrywacz, jak ciągnie, tak, a tu jaka ty, o Jezu, patrzcie, jakie białko. Za darmo, nie trzeba jechać do restauracji i płacić za robale nie wiadomo ile, nie? Już się przeobraża, bo nóg dostaje. Dobra, zostawiamy to. Dupię w te robaki. Jest, 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 jest. Zapewne nie będzie nic specjalnego. O Jezu, myślałem, że guzik. Nic specjalnego. Aczkolwiek może być. Może być hiberna. Jedna z bardzo, tak, ale będzie piękna. Ale będzie piękna hibernia. Czekajcie, kochani, ja to dobrze dotrę, nie? Przy samym tutaj, przy samej siatce. O, ta trawa jest do skoszenia tutaj. Ta wysoka. Tutaj też mamy z Tomaszem pozwolenia, Tomasz załatwił, ale no ale widzicie jak tutaj, kurde, może by wszedł w to. Czekajcie, ja zaraz sprawdzę, jak będzie w miarę do przemiatania, to czemu nie? Ale będzie piękna. Jezu, czekajcie, kochani, jeszcze 5 sekund. Już nie będę się wyłączał, ale zobaczcie. Ale sztosik, nie? Też druga z tego pola. A trzecia, przepraszam. Ja trafiłem jedną wtedy i Tomasz też, patrzcie, jaka. 1000. Patrzcie się, kochani, już wam, ja tutaj wam przeczytam. 1775 rok. Zobaczcie, 1775. Ale baja. Nawet ładnie zachowane jak na ten rok. Śliczności, o tak bardziej, zobaczcie. I mamy Georgia, Georgius III, ale śliczności, nie? No naprawdę, jak robię na z tego materiału i na ten rocznik, to o, ja już mam dzień zrobiony, nie? Piękniuteńka. Jeszcze ją tutaj trochę w brzuch. A jest o co wycierać? O Jezu. Dokładnie, 1771 rocznik. Ajajaj. Fantastyk. No i pięknie. Wszystko wróciło do normalności. Ja już też się uspokoiłem. Lecę zaraz po torbę, bo zostawiłem tam, ale tak jak stwierdziliśmy z Tomaszem, w tamtym rejonie nie wychodzi za wiele. Tutaj wzdłuż tych krzaków wyszedł ten piękny, srebrny hammer. Ostatnio mi kupa monetek. I to jest najlepszy przykład. Jest kolejna monetka. Ale to już nie będzie hibernia. Ale jest, jest moniak. Czekajcie, mi słuchawki spadają. Czyścimy standardowo. George V, od razu widzę, że jest George V. Śmierdzi mi tu srebrem. Może nie dzisiaj, ale... Dobra, nie powiem wam, z czego się śmieję teraz. Tak, baba na wózku. Georgius V. Baba na wózku, Brytania. Przyjęło się w Europie, baba na wózku. No i pięknie, tylko się cieszyć. Dobra, lecę, potem plecak przyniosę, mówię, będę tu trzymał się. Albo dobra, niech leży, potem po niego pójdę, nie chce mi się teraz. O, ostry dzień mgły.
Jednak zostawiłem wykrywacz, idziemy po tą torbę. Bo trzeba płyn ją uzupełnić, a przecież tam mam picie. Ciężko troszeczkę po nocnej zmianie. Sporo drogi. Jeszcze kopać, normalnie kamikadze, nie? O, ale co zrobić, jak się kocha tak tą pasję? O, było kopane tutaj, stara ziemia. Uzupełniamy płyn. Wasze zdrówko. Sloncia! Pamiętam, ile razy pojechałem w taki... Dzisiaj nie ma upału, ale pojechał człowiek w taki upał. Gdzieś na ryby, za mało lata, 15 km, 20 rowerem się jechało. Bez wody. A wiecie, jaka była najlepsza? Człowiek się zatrzymał przy jakimś gospodarstwie. I z takiej studni, jak się jeszcze żurawiem wyciągało. Jaka ona była dobra. A niby zwykła woda, nie? Teraz już w tych czasach to nie to samo. Wracam po wykrywacz, który jeszcze działa. Idziemy dalej. 78. Z takim kuźwa przebiciem. Kochani, no ja wam tego nie udowodnię, ale przysięgam na wszystko. No bo po co to robić? Po co robić siebie błazna i nie wiadomo kogo pajacować? Już takich jest wielu. Jest coś, kuźwa. Albo będzie guzik, bo jest taki kurwa czarny, czy cholera wie co to jest, ale przebija srebro, nie? Jest, żeby to było srebro, nie? Nie wiem, czy jeszcze usłyszycie dźwięk. No piękny. Piękny sygnał, melodia. Dobra, odwracałem, jakby było tu srebro. A chodzę tutaj przy tym płocie, gdzie wyszedł ten hammer. To by było kurwa mistrzostwo świata, nie? Dobra, odwracam kamerę na kolaniki. Jeszcze nie zamówiłem, nie? Dobra, patrzymy. Pani, patrzcie, nie głęboko. No nie głęboko. Tutaj leży. Tutaj leży. I co to będzie? Co to będzie? Boże, żeby to nie był tylko guzior, nie? Żeby to nie był tylko guzior. Nie będzie guzior. Nie będzie guzior. Nie będzie guzior. Będzie wycieruch. A może to i guzior? Nie, mamy srebro. Mamy srebro dojechane jak stonka po opryskach, ale... Ale mamy srebro, no i pięknie. Jest sreberko, jest srebro jest gdzieś zrobione. Jest srebro. Dobra, ja to ślinie. Ślinie przecieram i wracam do was. Jest silver, ale zajazd, nie? Ale dobra, coś mamy, żeby tylko odczytać, co to jeszcze jest. Masakra, ludzie z Łodzi. Wiem, że dojrzycie prawie nic, ale ja widzę tutaj głowę Wiktorii. Ale wyślizganiec, ale jest srebro, srebro cieszy, patrzcie, no wyślizganiec. Wyślizganiec konkretny, ktoś siedział z nudów i tarł w pory, nie? Jak my teraz trzemy, ale tak, będzie Wiktoria. Będzie Wiktoria, przebija tu taki cień koronki. Ale mówię, że ja ją trzymam w ręku i czuję, jaka jest wyślizgana. No ale no srebro jest srebrem, no jak myślicie? Mi się wydaje, że tak, nie? Jest! O kurde, tam jeszcze do torby mam kawałeczek. Dobra, lecimy dalej, oby coś jeszcze wpadło. Ja wam powiem, też jestem dobry arbus, nie? Kak kępę odsunąłem blisko, nawet jej nie odsunąłem, po prostu wygrzebałem. Jadę po tym dołku, kopię to, mówię, co jest? Wziąłem tak tu, przygarnąłem ręką z brzegu i siada monetka. Kolejna monetka. Kolejny stateczek. Ale tym razem nie Wiktoria. Była Wiktoria ze stateczkiem. A teraz mamy George'a VI. Proszę bardzo. Były George'e V, a teraz mamy George'a. George'a VI. I statek. 1940. O Jezu. No dobra, data jest tylko datą. Ale jest śliczna moneta. Piękne kwiatki. Teraz mi zabłyszczyło się w bryłce, dźwięk piękny. Taka klamerunia. Aluminiowa jeszcze, nie zobaczcie, no wygina się niesamowicie. Nic specjalnego, ale już ciśnienie, aj. Na pewno nie było malejące, ale jaki jest, jak zrobiona. Chyba ktoś sobie w domu wycinał z blachy i robi, jak Boga kocham. Zobaczcie, ten bolec, nie? Śmiechu warte. Ale zawsze klamerka. Och, jeszcze urwałem? Nie, dobra, trzyma się. Robię sobie głęboki oddech, zawijam gadżety i spadamy. Oj, była chwila grozy, nie? Żeby tylko działał, cały czas mi to w głowie siedzi. Dzionek zacny, monetki powpadały, jest srebro, lubią mnie te srebra. Nie wiem, czy to zależy od tego, że chodzę cewka na cewkę tiktopami i ktoś jest 100 metrów, a ja dopiero dyszkę przechodzę. Nie wiem. W każdym bądź razie jest, cieszy to. Wykrywacz gdzieś chodzi, bo następny... O, fajnie można obejść system, bo jest obiecany dla Zoltana pod choinkę. Ale nie było mowy o Bożym Narodzeniu. Po prostu pod choinkę, także w razie czego ściągam choinkę z góry i ubieram ją w lipcu, nie?
była gadka taka, także ufamy, nie? Dobra, zobaczymy, jak będzie. Żarty żartami. Suchar poszedł. Trzymajcie się, było miło. Dzionek zaliczony bardzo pozytywnie, kilometry w nogach zrobione, dołków nakopane, w barkach się czuję, to jest najważniejsze. Szacunku, uśmiechu, zdrowia i czekać za Zoltanem, na pewno wracam. Może jakiś film inny będzie, ale ja mówię, jeżeli chodzi o kopanie, to z 3 tygodnie. Chyba, że jeszcze plaża. Dobra, ze mną nigdy nic nie wiadomo. Trzymać się. Cześć.